życie pisze scenariusze, o jakich nie śniło się filozofom i literatom. Elżbieta Jaworowicz od lat 80. prowadzi w telewizji publicznej Sprawę dla reportera. Program mówiący o ludzkich problemach oraz konfliktach. I to właśnie praca nad nim, a także postać znanej reporterki najbardziej interesowały przybyłych na spotkanie. Jest miło spotkać taką panią, z którą można sobie porozmawiać, zobaczyć. W rzeczywistości to ciekawość nas pożera. Chcemy zobaczyć na żywo panią Elżbietę Jaworowicz. Uważam, że bardzo ładną polszczyzną mówi i tak potrafi zjednać ludzi do siebie. Bardzo się cieszymy, że takie osoby są w ogóle, że takie osoby są, że pomagają w potrzebie ludziom innym, takim, co sobie nie mogą sami poradzić. Elżbieta Jaworowicz rzadko zgadza się na tego typu spotkania. Jak sama przyznała, głównym powodem jest brak czasu. Jednak gdy już zdecydowała się zrobić wyjątek dla mieszkańców i kuracjuszy cieplic, bardzo zależało jej, aby poznać tutejsze historie. Stąd tematyka spotkania w pawilonie Edward. Zwierciadło rzeczywistości. Tytuł mówi wszystko. Losy pojedynczych ludzi to jest zwierciadło historii współczesności naszego kraju. Odbija się w tym zwierciadle poprzez indywidualne kłopoty, losy ludzi, którzy piszą do telewizji jako instancji, która ma pomóc w różnych kłopotach osobistych, a także takich zbiorowych kłopotach, że się tak wyrażę, bo od tego zaczynał się ten program. Ja bardzo się cieszę, że przyjęła zaproszenie i dzisiaj wystąpi pani Elżbieta Jaworowicz, znana nam z telewizji pani redaktor, którą znamy, podziwiamy i szanujemy, bo to dzisiaj, gdzie jest, zawdzięcza tylko i wyłącznie własnej pracy. Dziennikarka w swoich wypowiedziach wielokrotnie podkreślała, w jak pięknym miejscu jej zdaniem mieszkamy. Nazwała nasz region nawet swoją drugą ojczyzną, ponieważ od lat regularnie przyjeżdża w tę stronę. To jest tak piękne miejsce, że myślę, że Szwajcarzy mogliby nam pozazdrościć. Nie tylko krów w specyficznym kolorze, takich pastelowych, ale jest naprawdę przepiękny klimat. Wody termalne, które są na szczęście jeszcze nie tak bardzo popularne w Polsce, a unikalne. Pocieszające jest też to, że wybiera nasze uzdrowisko jako miejsce spędzania tutaj czasu, no i można powiedzieć podratowania swojego zdrowia, miejsce wypoczynku, tylko się cieszyć. Władze uzdrowiska Cieplice już planują kolejne spotkanie z ciekawą i znaną osobą. Niestety nie udało nam się dowiedzieć, kim będzie następny gość. Pozostaje jedynie czekać.